Paweł Królikowski tak bardzo chciał żyć. Czas nie leczy ran. Minęły 3 lata od śmierci Pawła Królikowskiego, 58 litrów. Najbliżsi nadal mają wyrwę w sercu. Fani, o czym świadczą ciągle palące się znicze na jego grobie, wciąż o nim pamiętają. Aktor pozostawił po sobie wiele niezapomnianych ról. Snuł wiele planów na przyszłość. Miał niemal wszystko, zabrakło mu zdrowia. Walczył do końca, ale przegrał walkę z chorobą, która przekreśliła jego marzenia. Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku. Odtwórca roli słynnego Kusego z Rancha pozostawił zrozpaczoną rodzinę. Z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, 59 litrów, miał 5 dzieci, Antoniego, 33 litry, Jana, 31 litrów, Julię, 24 litry, Marcelinę, 22 litry i Xawerego, 16 lat. Na świecie był już jego wnuk Józef. Ale synek Jana przyszedł na świat zaledwie 5 miesięcy przed śmiercią aktora, a to był czas, gdy choroba Pawła była już bardzo zaawansowana. Serialowemu Kusemu nie dane było też poznać dziecka Antka, Vincenta, 1R, ani poprowadzić do ołtarza córki Julii, która 1,5 roku temu wzięła ślub. Artysta nadal jednak żyje w sercach fanów, ale przede wszystkim rodziny. Ukochana żona Małgorzata oraz dzieci wciąż pielęgnują pamięć o nim, czego dowodem są ich rocznicowe wpisy w internecie. Wdowa oddała hołd ukochanemu. Serca nie gasną, napisała pod zdjęciem z zapaloną świecą, po czym dodała także czarno-białe zdjęcie uśmiechniętego męża. Na publiczne upamiętnienie ojca zdecydował się także Antek Królikowski. Gwiazdor opublikował post znajdujący się na stronie festiwalu imienia zmarłego ojca i dodał, już 3. rok bez ciebie. Paweł Królikowski 1 kwietnia 1961 roku -27,2/2020/2020. Królikowski był doskonałym aktorem i wokalistą, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, wzorowym mężem i ojcem. Chętnie dzielił się pełnymi miłości, pięknymi historiami związanymi z żoną i dziećmi. Miał ogromny apetyt na życie. Niestety ta sielanka została w brutalny sposób przerwana przez los. Natętniaka mózgu chorował kilka lat. Choroba pojawiła się niespodziewanie. Wykryto ją w 2015 roku. Kiedy Paweł Królikowski jechał z żoną, Małgorzatą Ostrowską-Królikowską samochodem, pojawiły się problemy ze wzrokiem, a także z mową. Od razu zdecydowali się wezwać karetkę, która przewiozła aktora na oddział neurologiczny. Badania coraz bardziej szczegółowe wskazywały na to, że to forma takiego nowotworu mózgu, mówił wówczas. Z jego relacji wynika, że obawiał się o swoje życie. Czuł lęk i strach. Towarzyszyła mu bezsilność. Obawiał się najgorszego, a tak bardzo chciał żyć. Wiem, że człowiek jest słaby, delikatny, zapłakany. Ale spróbujemy to przetrwać, tłumaczył wówczas Paweł. Aktor nie poddawał się i do końca walczył z nowotworem mózgu. Tuż przed operacją, którą przeszedł w 2019 roku, w rozmowie z lekarzem przyznał, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Nie dość, że wiem, że to jest środek głowy. To ten guz jest, jaki jest. Ten guz jest bardzo chętny do odnawiania się, zdradzał. Podczas operacji Paweł Królikowski był przytomny, żeby lekarze mogli zapobiec uszkodzeniu ośrodka mowy, który dla aktora był narzędziem pracy. Fragment jego operacji pokazano w programie Neurochirurdzy. Ludzie, których dotyka choroba onkologiczna, oni jedyni wiedzą, jak to jest i co ja teraz czuję. To nigdy się nie kończy, zawsze będziemy zagrożeni, dotknięci najcięższą chorobą. To są bardzo poważne sprawy. Nie chcę o tym więcej mówić. Życzę wszystkim tym, których dotyka taka choroba, żeby przeżyli i zyskali znowu zdrowie, powiedział w ostatnim wywiadzie.